On jest. I ja odważyłam się zawołać do tego Boga w realny sposób. Nie w jakiś religijny. Nie wyklepałam tam wiersza. Nie poszłam do księdza na kolanach. Nie wyspowiadałam się. Nie zjadłam jakiegoś opłatka. Nie przyklękałam. Nie okadzałam się świeczkami. Zawołałam w realny sposób do Boga prosto z serca. I doświadczyłam tego Boga w realny sposób. To nie było żadne emocjonalne uniesienie. To była decyzja mojego serca, że ja chcę poznać Boga takiego, jakim On jest. Że ja chcę poznać prawdę. Chcę poznać prawdę o tym, kim mnie stworzył i kim On jest. Chcę poznać prawdę o tym, czy rzeczywiście moje życie ma wyglądać tak, jak wyglądało w tamtej chwili. Na zewnątrz wyglądało świetnie, ale w środku była pustka, w środku była zgnilizna. W środku, gdy zostawałam sama ze sobą i cichły wszystkie dźwięki, czułam się pusta, czułam się niekochana, czułam się niebezpiecznie, czułam się odrzucona. Czułam się niepasująca do innych. Mierzyłam swoją wartość tym, co myślą o mnie inni ludzie. Ale to jest bardzo złudny miernik. Bardzo złudny, bardzo chwiejny. Przyjaciele raz są, a później ich nie ma. Raz cię obdarzają uznaniem, a później tobą gardzą. Przeklęty jest ten, kto polega na człowieku. Tak mówi Boże Słowo. I wtedy, w tamtym momencie, kiedy 21 lat temu, będąc tak naprawdę zewnętrznie w dobrym miejscu, ale wewnętrznie wiedziałam, jak jest, ja zawołałam z własnego dna do Boga. Uwierzyłam w to, że On jest osobą, że On przede wszystkim jest, że jest dobry, że tam na krzyżu Golgoty rzeczywiście Jezus rozprawił się swoim grzechem, że to za mnie umarł, za mnie osobiście, nie za jakiś tłum bezimienny. Nie za jakiś tłum, ale za mnie. Skonfrontowałam się z prawdą o sobie, z tym, że rzeczywiście jestem uszkodzona w środku, jestem jakaś niewystarczająca, jestem pusta. Z tym się skonfrontowałam i uciekłam prosto do Boga, prosto do Jezusa. Zawołałam do Niego i On w jednej chwili objawił mi się, nie w jakiś ponadnaturalny sposób. Nie zobaczyłam postaci świetlejącej. Nie zobaczyłam niczego takiego. W ogóle nic nie zobaczyłam. Ale wewnątrz mnie, w moim duchu, powstała pewność. Powstało potężne przeświadczenie. Takie uczucie. Wiem. Wiem, że On jest Bogiem. Wiem, że On jest realny. Wiem, że On jest. Ja wręcz organicznie poczułam, jak na moje zaproszenie wchodzi do mojego ducha Jego duch, jak On się łączy ze mną. W tamtym momencie narodziłam się na nowo. Stałam się zupełnie nową osobą. Mój duch, który do tamtej pory był egocentryczny, który ściągał mnie w dół, był ciągle niezaspokojony. Stał się żywy. Stał się wypełniony miłością, pewnością. Przestałam być odrzuconą osobą. Stałam się zaakceptowana. Od tamtej pory nie mierzę swojej własnej wartości tym, co myślą o mnie inni ludzie. Nie obchodzi mnie, co sobie o mnie myślisz. Obchodzi mnie, co myśli o mnie Jezus, który oddał za mnie życie. Nie mam żadnych wątpliwości, że On wycenił mnie na najwyższą cenę i tak samo wycenił ciebie. On zapłacił za ciebie najwyższą cenę. Na tym świecie tyle jest coś warte, ile ktoś jest w stanie zapłacić. I Bóg przyszedł tutaj, na tą ziemię, żeby zapłacić za ciebie swoim własnym życiem. On ciebie osłonił swoim życiem. Tylko że to trzeba wziąć. To jest dar. Zbawienie jest darem. Zbawienie jest darem. Na zbawienie się nie zasługuje. Nie zasługuje się własnymi uczynkami. Nie zasługuje się, nie wiem, jakimiś odpustami. Na zbawienie się nie zasługuje.
bo nikt nie jest w stanie zasłużyć na wymianę swojej natury, na Bożą. Jezus Chrystus utorował przez swoją śmierć i zmartwychwstanie sobie drogę do tego, żebyś mógł dzisiaj narodzić się na nowo z Jego Ducha. To nie jest nawyk, to nie jest żaden plan. Spotkałam Jezusa Chrystusa osobiście. Oddałam Mu swoje życie. Zaprosiłam Go do swojego życia, tak jak się zaprasza do swojego życia osobę, z którą chce się dzielić, na przykład życie w stanie małżeńskim. Gdy oddawałam swoją rękę mojemu mężowi, to nie wiedziałam, kim on jest tak do końca. Ja zgodziłam się wpuścić go do swojego życia i w ten sam sposób zgodziłam się wpuścić do swojego życia Boga. Otworzyłam się nie na rzeźbioną kukłę, nie na jakąś koncepcję intelektualną, nie na jakąś koncepcję filozoficzną. Nie wytworzyłam sobie w swoim umyśle niewidzialnego przyjaciela. Ja otworzyłam się na realnego Boga takim, jakim On jest, a On jest. I doświadczam Go od tych 21 lat. Mam dzisiaj 51 lat. Od 21 lat żyję z Bogiem. Jestem nową osobą. Boże Słowo mówi, że takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą, narodzą się na nowo. Będą kłaść ręce na chorych, a oni będą zdrowieli. Będą uwalniać zniewolonych. Będą modlić się o wskrzeszenia. I to towarzyszy mojemu życiu. Uwalniam zniewolonych. Uzdrawiam chorych. Jeśli jesteś chory, na imię Jezus musi odejść każda choroba, ponieważ On na swoim ciele uporał się z całym grzechem, z całą konsekwencją grzechu. Konsekwencja grzechu to było pojawienie się śmierci i chorób na tym świecie. To, że człowiek oddzielił się od Boga, że pierwsi ludzie oddzielili się od Boga, zaowocowało tym, że na świecie pojawiły się choroby i śmierć. To, że dzisiaj ludzie chorują i umierają, to nie był zamysł Boga. Bóg jest dobry. Bóg dał człowiekowi wolną wolę i człowiek wybrał. I w związku z tym, że człowiek źle wybrał, to Bóg nie miał innego wyjścia. Ponieważ Cię kocha, ponieważ kocha mnie, przyszedł tutaj w ciele, żeby odkręcić w ciele człowieka to, co człowiek sam nawywijał. I taki jest sens ofiary Jezusa. On odwrócił bieg wydarzeń. Tylko, kochani, trzeba to przyjąć osobiście. Potrzebujesz dzisiaj przyjąć osobiście to, że Bóg jest. Potrzebujesz przyjąć osobiście, że On osobiście za Ciebie umarł. Potrzebujesz przyjąć to, że jesteś dzisiaj w błędzie, że jesteś w grzechu. Grzech to błąd. Wiecie, na czym polega błąd człowieka? Na tym, że jest niezależny. Na tym, że nie chce poznać Boga w osobisty sposób. To jest jedyny błąd, za który się idzie do piekła. Właściwie nie za niego się idzie do piekła, ale w konsekwencji tego, że się nie połączysz z Bogiem, który jest życiem, będziesz cały czas w śmierci. Jesteś istotą wieczną. Zadbaj o to, gdzie spędzisz wieczność. Bo tu na ziemi decydujesz o tym, gdzie spędzisz wieczność. To nie Bóg decyduje, czy pośle Cię do piekła, czy pośle Cię do nieba. On nikogo nie posyła nigdzie. To Ty siebie poślesz własną decyzją. Jeśli chcesz poznać Boga, to będziesz spędzał wieczność z Nim w niebie. Jeśli Go nie chcesz, to będziesz spędzał wieczność bez Niego, czyli w piekle. Ponieważ Bóg jest dobry, Bóg jest życiem, Bóg jest radością, Bóg jest miłością. Wyobraź sobie wieczność bez tych wszystkich rzeczy, do których dążysz. Bo tak naprawdę pragnąc być szczęśliwym, dążysz do tego, co reprezentuje sobą Bóg.
dążysz do dobroci, dążysz do miłości, dążysz do spełnienia, dążysz do szczęścia. I tylko w Bogu, w Jezusie Chrystusie to możesz osiągnąć. A jeśli tutaj zdecydujesz, że nie chcesz Go znać, to nigdy, nigdy wieczność jest potężna. Nigdy nie doświadczysz tego. Nigdy nie doświadczysz tego spełnienia, do którego dążysz tutaj na tej ziemi. Ja spotkałam Jezusa i jestem osobą spełnioną. Znam Boga osobiście. Budzę się z wdzięcznością w sercu. Budzę się spełniona, a nie obciążona listą różnych rzeczy do zrobienia. Znam Boga, uzdrawiam chorych. Uzdrawiam chorych. Uzdrowiłam kobietę z chłoniaka mózgu. Uzdrowiłam człowieka chorego na raka jelita cienkiego. Bóg jest realny. Jeśli na cokolwiek dzisiaj cierpisz, na jakąkolwiek przypadłość, czy to jest upierz, czy to jest rak, wszystko jedno. Czy może masz rwę kulszową, a może zwyrodnienie stawów, podejdź do mnie, pomodlę się i to odejdzie. Ponieważ Bóg jest Bogiem mocy. Takiego Boga znam. Jest realną osobą. I On cię uratował od piekła. Tylko że to trzeba przyjąć. To trzeba przyjąć, przyjacielu. Przez akt decyzji. Musisz podjąć decyzję. Jeśli przechodzisz tędy obojętnie, to już podejmujesz decyzję. Gardzisz zbawieniem, które się wykonało na ziemi. Gardzisz tym, co Jezus dla ciebie zrobił. Gardzisz tym, że On ci zapisał w spadku życie wieczne, a ty to odrzucasz. Mówię ci dzisiaj naprawdę dobrą informację. Najlepszą informację dla człowieka. Ewangelia to jest właśnie dobra informacja. Ona brzmi, że nie musisz nic robić, żeby pójść do nieba. Wystarczy to przyjąć. Wystarczy przyjąć to, co zrobił dla ciebie Bóg w Jezusie Chrystusie. Przyjmij to i żyj. Podejmij decyzję!